Siemano, z tej strony Mohol. Dzisiaj zaprezentuję Wam trzy nowe sety, które wchodzą w sezonie 20 dla Barbarzyńcy, Szamana i Czarodzieja. Jeżeli chodzi o set dla Barbarzyńcy, prezentuje się on w ten sposób. Jest to set, w którym gra się bardzo przyjemnie. Udręka 16 po zdobyciu setu nie sprawi Wam żadnego problemu. Jeżeli chodzi o wygląd wizualny tego setu, no to prezentuje się on w ten sposób. Są to... Jeżeli chodzi o głowę, jest to głowa takiego, no powiedzmy, kozła, czy może kruka ze złamanym rogiem. Sami ocencie, jak Wam się podoba ten set. Wygląda on w ten sposób. Jeżeli chodzi o build grania tym setem, będą buildy przedstawione później na moim kanale. Poczekam jeszcze aż do ostatecznych patch notes, jak wejdzie sezon 20, dlatego że Blizzard na pewno coś tutaj pozmienia w tych setach i buildy też ulegną zmianie. Jeżeli chodzi o set dla szamana, wygląda on w ten sposób. Jest to taki koziołek z rogami, tu ma cztery rogi, na ramienniki też są dość rogowate, że tak powiem. Buildem gra się bardzo, bardzo przyjemnie, jest bardzo duży damage z tego buildu. No i najprawdopodobniej, jeżeli nic Blizzard nie zmieni, to ten build może wejść do mety. Ale zobaczymy, zobaczymy. Tak na chwilę obecną prezentuje się on w ten sposób i gra się naprawdę bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o build... przepraszam, nie build, tylko wygląd czarodzieja, prezentuje się w ten sposób. Jest to taka maska, jest tak jakby był w bandażach, taka mumia powiedzmy. Mi to przypomina obcego, bądź predatora, sami ocencie. Wizualnie prezentują się całkiem dobrze te nowe sety. A jeżeli chodzi o grywalność tymi setami, no to też udręka 16 nie sprawia żadnych problemów. Zrobienie szczelin 75 nie sprawia żadnych problemów, jeżeli macie skompletowany build pod dany set. Ale czy one wejdą do mety? Z tego, co mogę powiedzieć Wam na tą chwilę, no to czarodziej tak, ale nie pod set, tylko pod lony. Jeżeli chodzi o barbarzyńcę, raczej jakieś szybkie gierki, zwykłe szczeliny udręka 16 na wyższe, brakuje jeszcze DPS-u. Jeżeli chodzi o szamana, no to szaman jest bardzo, ma problem z przeżywką. I tutaj nie wiem, czy u szamana działa bonus, który daje set. Dużo ludzi pisze, że ten bonus po prostu nie działa i dlatego szaman jest taki squishy. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które wejdą w sezonie 20, a chciałbym Wam to teraz zaprezentować, to co dostaniecie jako sety startowe z darów Hedwiga. Tak więc, uwaga. Na czarodzieja dostaniecie set Vera. To jest set, który pozwoli Wam bardzo szybciutko przejść na rundę 16 i tam sobie zacząć farmić. Niektórzy z Was już zobaczą, że będą skrzydła. To są skrzydła chwyt cierpienia. Ja te skrzydła mam, mogę Wam zaprezentować, jak wyglądają. Prezentują się one w ten sposób. To są takie skrzydełka. Takie skrzydła będą do dostania za wykonanie osiągnięć sezonowych po ukończeniu czwartego rozdziału. Tak więc po ukończeniu czwartego rozdziału dostaniecie na czarodzieju set Vera, skrzydełka, ramkę portretu. Ogromca da Wam ramkę portretu, champion również, niszczyciel, a ramka będzie zmieniać tylko kolorki i lekko wygląd. No i za strażnika, uwaga, dostaniecie ramkę portretu i dostaniecie zwierzaka. Ja się przyznam, że tego zwierzaka jeszcze nie mam. Nie mogę bliżej zobaczyć, jak to wygląda. To jest jakiś taki skrzydlaty potwór.
Zobaczymy, jak on będzie się prezentował bliżej wizualnie. Ja tego zwierzaka, tak jak mówiłem, jeszcze najprawdopodobniej nie mam, ale sprawdzę. Nie, to jest nowy zwierzak. To jest nowy zwierzak, którego chyba jeszcze w kolekcji nie ma. Ok. Panie i panowie, jeżeli chodzi o inne klasy. Szaman dostanie set Arachyra. Nie grałem tym setem, także nie wiem, nie potrafię poradzić, czy ten set będzie dobry na początek, czy też nie. Ale to będzie set, który dostaniecie z darów Hedwiga na szamanie. Na barbarzyńcy waszym setem startowym będzie Zew Nieśmiertelnego Króla. Także tutaj również DPS będzie dość duży, będziecie mogli szybko przejść na rękę 16. Na Monku set, który dostaniecie, to będzie Uliana. Także to nie jest najlepszy set, który można by było dostać, no ale kolej w tym sezonie jest na Ulianę. Jeżeli chodzi o owce demonów, to tutaj dostaniemy pomstę Natalii. No to będzie dobry secik na początek, pozwoli wam szybko przejść na udękę 16 i farmić sobie na udęce 16. Jeżeli chodzi o nekromantę, nekromanta dostanie set Teogula. Nie jest też to najlepszy set na początek. Pod tym setem nekromanta jest dość squishy, także trzeba uważać, ale ma dość duży DPS i dobry potencjał na to, aby szybko też przejść na udękę 16 i tam wyfarmić sobie przedmioty na inny set. Został nam jeszcze krzyżowiec. Na krzyżowcu dostaniecie set światłości. Także tutaj będzie krzyżowiec miał dość dobry ten set. Ja tym setem też mało co grałem, także nie potrafię tutaj się wypowiadać, jeżeli chodzi o moc tego setu, ale na pewno po zdobyciu tego setu będziecie mogli grać udękę 16. Ok. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym wam zaprezentować. To, co wam się przyda, to podboje. Podboje są częścią właśnie zdobywania tych właśnie setów. I tak, do zdobycia podboju, podboje jakie będą, to będzie boskość, lwie serce na hardkorze, boskie polowanie, klasa światowa na hardkorze, lątwy i wielka koniunkcja na hardkorze, a także wieki wojen, dynastia na hardkorze. Ostatnim podbojem, jaki będzie do wykonania, to Władcy Wszechświata na softcie i Mistrzowie Zestawów na hardkorze. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Zapraszam was na livestream od poniedziałku do piątku po 18. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i do obserwowania mnie na Twitch TV. Linki znajdziecie pod filmem. Zapraszam was na testy PST, które już zaczynam od poniedziałku, znaczy zaczynam, kontynuuję od poniedziałku, dlatego że część tych setów już zebrałem, buildy już są zrobione, będę dalej sprawdzał, jak to się sprawuje, no i będziecie mogli to obejrzeć na Twitch TV. Na tą chwilę dziękuję pięknie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!